Krytyka ONZ wobec działań Izraela. Podczas niedawnej operacji ratunkowej izraelscy żołnierze przebrani za pracowników organizacji humanitarnych spowodowali śmierć 274 Palestyńczyków i rannych zostało prawie 700 osób. Eksperci ONZ potępiają te obrzydliwe i podstępne metody, ostrzegając, że ich kontynuacja może zaszkodzić prawdziwej pomocy humanitarnej. Strategia Ukrainy z udziałem Arabii Saudyjskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski, odmawiając bezpośrednich negocjacji z Władimirem Putinem, dąży do zbudowania koalicji państw bliskich Rosji, takich jak Arabia Saudyjska, aby wpłynąć na zakończenie wojny. To wyjaśnia jego wizytę w Arabii Saudyjskiej przed szczytem pokojowym Szwajcarii. Strzelanina w Michigan. W Rochester Hills doszło do strzelaniny, w której postrzelono 9 osób, w tym dwoje małych dzieci i ich matkę. Sprawca został znaleziony martwy. 8-letni chłopiec i jego matka są w stanie krytycznym, a 4-letni brat jest stabilny. Ataki Donalda Trumpa na Joe Bidena. Na wiecu przedwyborczym w Detroit Donald Trump skrytykował Joe Bidena za najgorsze i najbardziej niekompetentne przywództwo, inflację, wzrost przestępczości i nielegalnej migracji oraz zapowiedział działania mające na celu odrodzenie Ameryki. Alarm dotyczący narkotyku zombie w Polsce. Minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła działanie codziennego systemu monitorowania recept na opioidy, w tym fentanylu nazywanego narkotykiem zombie. Wprowadzone recepty podczas pandemii wymagają poprawek prawnych.